Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Total War Warhammer 2. To jeszcze nie jest trójka, jeszcze nie w tym tygodniu moi drodzy, ale zobaczycie dzisiaj bitwę multiplayer, to będzie bitwa 2-2. Ja jestem panem obserwującym, bynajmniej nie sędzią, ja tylko tutaj po prostu patrzę co się dzieje. Natomiast moi wspaniali potężni wspierający zmierzą się właśnie w bitwie 2-2. W jednej drużynie mamy przywódcę pana Darkness Husarza. Witam. I jego wspaniałym kompanem jest Ktul. Dzień dobry wszystkim. A w drugiej drużynie mamy przywódcę towarzysza Pikniera. O, dzień dobry ogółem. I jego wspaniałym kompanem jest Kanado. Ajojo. No, a więc mogę wam pokazać na szybko też, nie mówiąc może na głos, co kto ma, bo nie wiem jak bardzo i panowie robią inne taktyki niż zazwyczaj. Bardzo. Bardzo. Bardzo poza Ktulem. Tak. No myślę, że to żadna tajemnica, że Ktul gra elfami, gdzie wziął po prostu pełno łuczników. Powiem tylko, że nie ma samych łuczników, żeby nie było. Ma coś więcej ma poza łucznikami. Tam jeszcze maga ognia, taka ciekawostka. Tak, ma. Nie no, ma bohatera, ma maga ognia, ma łuczników i coś jeszcze, o czym nie będę mówił, żeby nie było, że... Wszystko będziecie wiedzieli, chociaż w tym momencie i tak już nikt nic nie zmienia. Później mamy pana Jaszczuroluda, cudownego, potężnego, którego zobaczymy zaraz w grze. I w drużynie przeciwnej mamy pana towarzysza grającego jako pan z grobowca. Nie tylko pan z grobowca. I mamy jeszcze pana Kanado, który gra zielonoskórymi. Jest pan, nie wiem czy mogę powiedzieć na głos, jest pan Bebzol. Jest pan Bebzol i ojej, Bebzola wziąłeś. Ta postać idealnie mnie reprezentuje. Widzę się na żaru. Dobra, w każdym razie lecimy z tematem. Bitwa 2-2. Jest to bitwa lądowa. Proszę obstawiać w komentarzach, kto to wygra. Team Towarzysz i Kanado, czy Team Towarzysz... Team Towarzysz i Kanado, czy Team Towarzysz i Kajnaudo. To wygra pewnie Team Towarzysz. Team Towarzysz wygra. No to już wiemy, kto wygra. Team bez Ktula. Dobra, rozpoczynam bitwę, proszę państwa. Tak naprawdę to już zobaczymy się w grze, bo to się chwilę ładuje przez Ktula. O, jest, dobra, jesteśmy w grze. Załadowało się. Możemy sobie popatrzeć, poczekajcie chwilę, popatrzymy na te piękne armie. O tu nie, jest... i nie ma lasu. No nie ma lasu. No też widziałeś lasu, jaka jest... mapa, kurde, towarzyszu. Teraz będzie towarzyszu. Nie patrzyłem jaka mapa. No co, było patrzeć jaka mapa, kurde. Było patrzeć moja jaka mapa. Upadła. Ja tutaj mamy bardzo piękne jednostki. Potężne z pana husarza. Które już szykują... O, pan husarz mi tutaj przesuwa. Ucieka mi armią, którą chcę pokazywać. Potężna armia. Ktul. Ktul się dobrze wypycha. No dobrze, to masz ten przód. Pierwszy zginiesz. Ktul, armia łuczników z przodu. Jeszcze katapulty jeszcze postaw do przodu i będziesz najlepszy taktyk, Ktul. Co, to Ktul zrobił katapulty? Przecież nie. No, nawiązuje do gry o tron w tym momencie, tak naprawdę. Już się wystraszyłem. A z drugiej strony mamy bardzo piękną armię pod względem wyglądu. Pan Kanado się utożsamia, rozumiem. Yes. Z kim tu najbardziej się utożsamiasz, Kanado? No, a w sumie z bohaterem, właśnie, gdzie ty go masz? Halo, panie Bebzolu. Ojej, to jest piękne. Budeczku. To jest piękne. To jest bardzo piękne. Najedzony pizzą z Dagiarnasso, żadnych potrzeb. A tutaj jest pan towarzysz. Popatrzymy sobie na pięknego pana Bebzola, który już się nie może doczekać tej bitwy. On w ogóle ma takie... Aha, on ma takiego chłopka, który mu przynosi jedzenie. Jasne. Tak, no, on ma takiego sługę na tym swoim wozie. Słodziecki. Jeśli można coś do ciebie dodać, to Lornowo ten goblin jest z nim, dlatego że ten pan na nim usiadł. No nie. Dobra, myślę... Że my możemy rozpoczynać tę potężną bitwę, panowie. Ja wierzę, że wygra lepszy. Tylko musimy się jak ustawić. Tak to, ty mi nie rysuj taktyki, bo ja wiem jak ty pójdziesz, więc... Kto rysuje taktykę? Jednostki do przodu. Tak, dokładnie. Ty lubisz, co my rysujemy? Nie.
co rysujecie, to nie widzę. Ale widzę zgadłeś, tylko je ale zasięg. Ale powiedziałeś prawdę, więc gdyż się zaniepokoił. Może jestem w stanie jakoś, ale nie wydajesz. Nie, no jak wezmę spację, no to widzę wasz zasięg, jak będziecie się ruszać już, to gdzie będziecie szli, ale... A to tak, to wszyscy widzą akurat. Zakres chociaż... wspólnota. Dobra, tutaj coś... Co my tutaj mamy w ogóle? Znaczy widzę wasze, jak się rozstawiacie ładnie, sensownie. No, towarzyszu, ty może iść do tyłu, bo moich jednostek nie szkoda. Generalnie no to Ktul idź, a ja się dostosuję. No, popatrz na moje rozstawienie, nie jestem dostosowany do każdej taktyki. Ktul, tu na środku jest takie leciutkie wzgórze, masz łuczników, wbij się na to wzgórze. Przed innymi musisz się tam zbić. Który... Właśnie to wzgórze jest takie trochę mylące, bo my nie będziemy się widzieć lekko. Oj, to mój tam. Przez to wzgórze właśnie. Jak będziecie gotowi, to dajcie znać. Nie, ja jestem gotowy. Jak... Ale weź tego Tyriona do tyłu, schowaj, który, proszę cię. On jest potężny bohater. Ale ty go stracisz w takim tempie, jak go tak wystawisz. Który wie, co robi. Tak. Chodzi o to, że nie wie. To jest problem. Dobra, znaczy, kto tam jest, jeszcze szykuje? Nieprzewidywalny to jest najczęściej właśnie skuteczny. No. Jestem gotowy. No to start. Tylko problem jest taki, że moje taktyki są bardzo przewidywalne. Ile oj, tego jest? O Boże, jest monolit. Co to jest? Ja jest monolit. Są brydwany. Ucznicy wyruszyli. Taktyka, która nie, czekaj, procenta. Ktul, stój! Stój, Ktul! Ktul, stój, Ktul! Ktul, jedyna taktyka, biegnij do przodu. Jednak mam wracać, tak? Nie no... Ustaw się tak, ale wiesz... Nie, ci idą dalej ciągle. Dobra, widzę, że rozpoczęło się wielkie planowanie. Teraz jest oczekiwanie, kto pierwszy popełni błąd. Kto pierwszy się ujawni. Zobaczymy. Diabołek rogate zapewne. Nie no, Ktul się pierwszy ujawni. No mówię diabołek rogate. O, Ktul ma tak... Dobrze, Ktul w końcu zrozumiał, że jednak trzeba wystawić piechotę do przodu troszeczkę. Ktul, no idą po nas. No idą, idą. Dobrze. W które by się tak fajnie wchodziło, ale ma wchodzić na plecach. No nie, Ktul, coś tam ogarnia, Ktul. Ajnaudo, to nie są plecy. Jest. Towarzyszu, mamy większy zasięg, pamiętaj. Nie ma. No bo tu się piękne chłopki ruszają. Ktul, do przodu podchodzimy. No, mają, ruszaj się, Ktul. O właśnie, ci dać tych będą. Ktul już dostaje po dupie. Or Motherland, a ja to zobaczę. Ja nie mówię po anglikańsku. Ej, Ktul wyruszył. Dostaje po dupie. Już dostają łucznicy po dupie. Ale ich ciosają. I co, Ktul? Łuczników masz. A nic nie możesz zrobić. Strzelaj, Ktul. Weź po prawo, na prawo, na prawo. Dobra, leci. Ja widzę tam kawalerię tutaj. No, ale tu panowie z tarczami stoją. Dobrze, że nic z tym nie robisz. Ktul się stara. O, choć ruszył armią do przodu. Oho, dobra. Widzę, że pan Kanado nadjeżdża ze swoim potężnym bohaterem. Panowie się wycofują. Uuu, strzelane jest mocno. Tymczasem. Jest gonione! No i dogonione! Nie, dobra, jednak nie. Goń! Co tu się dzieje w międzyczasie? Wielka strzelanka, towarzysz podchodzi. Trochę będę niestety was zdradzał, mówiąc tak naprawdę, co robi na przykład towarzysz, że atakuje od drugiej strony i flankuje w tym momencie. Nie, widzimy. Nie, nic się nie dzieje. Nie, to na spokojnie. Twoje wojska wykryły ukrytych wrogów. Moje wojska? Nasze wojska. Tak, nasze wojska. Dobra, z tej strony jest flankowany. Od przodu też już mocno dostaje straż grobowców. Dawaj łuczników do przodu na mnie. Ale podchodzi potężny pająk. Aż się zdziwiłem, że ściurów tu nie macie. Mówiąc szczerze. A, tu jest w ogóle pająk też. Atakujący. Muszę mieć jakiekolwiek szanse. Nadjeżdża Kanado.
Czy uczni... O! Kanado się wbi... O! Kanado wjechał w kula jak w masełko. Jak po masełku. No, jak po masełku, może być. Pająk ci ucieka, towarzyszu. Znaczy, przepraszam, Kanado. Nie uciesz. To jest element mojej taktyki. Ucieka, żeby zachęcić. I doszedł potężny pan. No, który twoja armia to tak jest trochę zgniatana z każdej możliwej strony, bym powiedział. Niemożliwe. No niemożliwe, nie? To nie jest twoja armia, która właśnie dostaje po dupie, nie? Nie, 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 coś ci się wydaje. Biedny Ktul. A tutaj jakie ładne flankowanko jest. Z drugiej strony. Ale biedny towarzysz dostaje po dupci tak naprawdę. A ten oddział dopiero leci. Nie, stanął właściwie. Czy są lagi? Mamy lagi. A, dobra, już myślałem, że się oddział Kanado zatrzymał, ale nie, to tylko lagi. Okej, okay. To tylko lagi, no spokojnie. To tylko... Ja nie chcę palcem wskazywać. To tylko największy prost, czyli pan Darkness Husarz. Pamiętajcie, jak ktoś laguje i długo się ładuje do gry, to od razu wiadomo, że jest największym prostem danej gry. To jest prawda, którą jestem w stanie potwierdzić już przez te wszystkie lata na YouTubie. Im ktoś dłużej się ładuje do gry, tym jest większym prostem w tej grze. Taka jest niestety prawda, moi drodzy. Dokładnie. Tutaj niestety towarzysz raczej nie ma większych szans. Tak mi się zdaje, ale może się mylę. Natomiast na środku to... No dobra, Ktul, jeszcze coś masz, ale bym powiedział, że tak twoja armia najszybciej dostaje po dupie. No ma najbardziej miękkie jednostki. No niestety. Panie Ktululu, walcz pan. Ale przegnałem Lorda Kanada. Bardzo ładnie. Oho, i w tym momencie siups! I kolejna część armii Ktula dostała po dupie. Jak tam twój bohater, Ktul? Jeszcze żyje, to ciekawe. Jeszcze żyje, to ciekawe. Bo go nie sfokusowali po prostu, to dlatego jeszcze żyje. No, widzę, że starasz się tego monolita pokonać, ale... To słabo ci wychodzi. nie powiedziałem tego tak. Niż ja tego pokonać. Ładnie jest, no ale większość tutaj już bym powiedział armii Ktula to albo zginęła, albo już ucieka w tym sensie. Ale plusem jest to, że jak łucznicy uciekają, to przynajmniej się zbierają w jakieś jedno miejsce i wiem gdzie są. Super Ktul. To na pewno pozwoli ci wygrać. Nie no, ja bym powiedział, że pan husarz tutaj stara się jak najlepiej to zrobić, dwoi się i troi. Staram się jakoś go tutaj ten, łatać dziury, które tu ktoś zostawia. No cóż, nie każdy może mieć dobrego sojusznika. Nie no, Ktul, masz nikt nie mówił, że będzie tak źle. Jakieś skały mnie tu atakują w ogóle. Tu się za dużo dzieje już w tym momencie. No ja też nie wiem, co się dzieje. Leci Dinuś. Piękny, potężny Dinuś. Kurde, ale te strzały są. Tęczowe strzały, które wlatają. Nie, to są ogniowe strzały. To tęczowe. Są no monolit ma połowę życia. Dzidowcy, wszystko teraz wali w tego biednego monolita. Ale on sobie nic z tego nie robi. Wpadają w szał mięci. Znaczy no... Tak, Kanado mimo wszystko długo staje wytrzymać tymi pająkami, które już ledwo zipią. No już się nie podziwiam. Jak tam panie towarzyszu? Tragicznie, dziękuję. Tragicznie, dziękuję. Tak trochę widzę, nie? Tak, to flankowanko ostatecznie nie wyszło, chyba bym powiedział. No nie wyszło. Znaczy nie, no, rozproszyłeś moje siły, więc to wyszło trochę. No jak spojrzę na mapę taktyczną, to taka, bym powiedział, mimo wszystko więcej jest towarzyszowej armii tutaj, albo Kanado. No to jest towarzyszowa armia. No to są gobliny, to nie wiem co wymagać. O nie! Bebzolu! Bebzolu, uciekaj! Ja przeżyję. On ucieka i jednocześnie jakby namawia do walki, zagrzewa do walki, uciekając. On ucieka, ale on by chciał, ale nie może. No to tak trochę to wygląda. Nie chcę, ale muszę, tak zwane. Nie, mój Kainauda.
Czy na razie... Ale Cthulhowi zostało jeszcze trochę oddziałów, to nie jest aż tak tragicznie. Ja dziwię, że to salamandry mi jeszcze nie umarły za jedno. Nie, no te salamandry to tutaj najwięcej chaci pomagają. No ale dziwię się, bo właśnie ja myślałem, że... Nie, one tylko 19 zabiły, ale bo one ten... One podpalenie mają, więc... Taki... O nie! Hierofan, towarzyszu, twój hierofan dostaje. Dobrze, nie ginie. Uciekuj, no, panie hierofancie. Dobra, monolit ucieka, głupi najgorszy. I skała. Tak, w końcu? Tak, w końcu ucieka. No to jest jednak wielki tanker, no. Na nasze usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że Cthulhu poszedł samych włóczników i go husarzkami. Nie no, Cthulhu ostatecznie pod względem ilości miał chyba najwięcej na mapie, a teraz... Tak, 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 najwięcej, ale mówię, miał najbardziej miękkie jednostki. Dobra, już dostałem po dupie. Ja w końcu miałem oddziały złożone z jednej istoty. Nie, się wrogi lot nie żyje. Padło. Ej, wygraliśmy to. No właśnie wygraliśmy to, że jestem zaskoczony. To są panowie, rewanżyk. Ale tak, tylko poprosimy o artylerię, bo Cthulhu trzeba zmieścić z planszy. A to może nie sobie wziąć artylerię. Ja bym wmieszał drużynę. Wymieszać drużynę. Jaka nado kontratowarzysz? Nie. Ale najlepiej. Ale mój mag zrobił troszkę. I my z Kanado nie weźmiemy artylerii, a wy może. Cthulhu największe straty poniósł, oczywiście. No, ale pod względem kosztowym to ja bym w kampanii miał teraz ten bardzo słabą sytuację. No cóż, dobra, to klikamy sobie kontynuuj i ja proponuję to co, wymieszamy? Chcecie się wymieszać, czy... No ja bym się zmienił ten. Darkness nie może być z Kanady, bo są najlepsi. Powiem tak, to się raczej nie uda, ale inna no, taktyka jest. To się uda, panie Cthulhu. Czyli teraz mamy Kanado z Cthulhem, czyli sojusz elficko-krasnoludzki, a po drugiej stronie jest pan towarzysz z panem husarzem, czyli sojusz ludzko-elficki, jeśli tak to możemy określić. W obu drużynach są PP, znaczy te elfy. Tak, w obu drużynach są elfy, to prawda. Tylko w jednych są lepsze elfy, a w drugich są gorsze. Nie ma lepszych i gorszych elfów, wszystkie elfy są tym samym. Nie, takie elfy są dobre elfy. Cthulhu poszedł po prostu w potężną taktykę, widzę. Full smoki? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, ale jest to potężna taktyka pana Cthulha, natomiast w drugiej drużynie pan towarzysz też ma ciekawe rzeczy, takie nawiązujące do powiedzmy kozaczków na przykład w pewnych kwestiach i mamy pana husarza, który ma takie władco-pierścieniowe rzeczy na przykład, prawda? Ja bym się bał. Nawet bardzo. Nawet bardzo. Dobra, więc zaczynamy i widzimy się znowu w grze. Rozstaw te armię jakoś tak sensowniej, Cthulhu. Ja to będę wchodził przecież. Cthulhu, nie wymagaj za dużo. Nie wymagaj za dużo od Cthulha. Ojeju, naprawdę te jednostki mogą... Mogą! Nie wiem dlaczego ta jednostka jest, ma to, ale ma. Dlaczego ma? A, już widzę co tam jest kombinowane. Nie wiem właśnie, czy to jest dobry pomysł, żeby akurat tu je ustawić, jak się rozkminiam właśnie, ale na pewno ustawię. No tak, no władco pierścieniowo, jak mówiłem, można tak, powiedzieć, dosłownie. Prawda? Dokładnie będzie ten. Kanał, co ty robisz tą swoją armią? Do mnie. Cthulhu, iść do tyłu. No to jest las. A możecie rozpoczynać potężną bitwę, w której może być tylko jeden zwycięzca. Dawaj, Cthulhu, leć! Leć, Cthulhu, leć do przodu! Nie, żyro bombę! Nie, co? Zielfo. No zrobił helikoptera. Tak, nie, bombery zrobił nawet, to jeszcze gorzej. No to Kanada leci. A to nie jest jeden bomber. Kanada leci wam wpierdzielić. Tak. O, tu jesteś nadlatuje. Normalnie pierwsza jest bitwa. Helikopter ameliniowy Kainaudo. Wiesz, że ja mam u ciebie większy zasięg. Taki plus. Oho. No i teraz muszą uciekać biedne żyrokopterki. A po drugiej stronie jeszcze cisza. Ameliniowe helikoptery Apache Kainaudo.
obywatele emerytalne. Obywatele emerytalne to ci zaraz wyjdą z tego teleportu. Lulu, czy my chcemy Ja wam mówię, idźcie na wzgórze. Ktul, ustaw jednostki na wzgórzu i strzelaj. Tak jest. Z tyłu cię nie wezmą, Ktul, bo tam nie mogą wejść na to wzgórze. Mam obawy do tego gwiezdnego. Od tyłu brane nie będzie. O, Imryk poleciał. Ktul wiedział, jak dobrego bohatera wybierać. No, wziąłem go, bo ma smoka. Leci Ktul całą swoją armią. A Kanado takie, kurde, no muszę iść za tym głupolem. Wszystko twoje. Co moja wina? Ja to tylko obserwuję. Proszę się mnie nie słuchać w ogóle. O, sztuka na to, przytulmy się. To proszę po nagraniu. Ja dobrze. Chciałem zauważyć, że tu się szerzy jakaś elfickość. No dokładnie. Ktulu, weź te smoki, bądź brzuteczny na lewo. Na pewno? Albo nie. Nie bądź sobą. No on tymi smokami to mnie nie dogoni, ja go wystrzelam. O to chodzi. Towarzyszu, ty latasz. Tylko nie mów mu tego dość. Tak, towarzysz lata. Baltazara. Lotom. Mam nadzieję, że spadnie. A, tu też jest mag. O, ognia. Okej, okay, to trzeba się rozproszyć. Towarzysz, nie. Ja jest wojownik ognia. Zabiłem wszystkie dziki. A, Ktulu, idziemy się bić w normalny sposób, zabić ich. Na pewno? Tak. Ktul takie, na pewno. Na pewno. Ale nie możemy poczekać? Popłakać. Nie. Lecą smoki. No, jeden leci, drugi nie chce. No drugi jest bohaterem, jakby straci, to słabo będzie. Oj to, oj to. Właśnie to no, chodzi, żeby go strzelać. A, długobrodych ci bije, dobrze. Muszę zmienić strzały. Możemy mieć. No co tam strzela nie wywali z tego? Nie, to jest bohater mój. Co on taki długi zasięg? No bo to są siostry zmierzchu, których ty nie masz, Ktulu, bo jesteś biedny. Napierdzielanko rozpoczęte. No i od razu uciekł. Kanada traci swoich krasnoludów. Do 20 tysięcy. Jednego stracił na razie. Gdzie bliżej jeszcze chcesz podejść? No. Strzelaj do nich, jak masz zasięg. No. On leci magiem. No, który jeszcze nie ma zasięgu, niestety. Jaki ma? Ja mam smoki na jego To zachmam. No to nie, my musimy podchodzić, bo... Żyrekoptery no, dostają po dupie dość mocno. Niestety wiem. Sobie ochym elfy. Tak, to są leśne elfy, czyli jeszcze gorsze zboczeńce od ciebie. Towarzyszu, wyobraź sobie, że z tego teleportu naprawdę wyśniący. Musisz tam ruszyć i go zniszczyć. Dobra, jeszcze bliżej trzeba powiedzieć. Towarzysz wyruszył. Kusznikami biegnie. No bo... I tam z lasu wylatują frajery. Aha, już zobaczyli. Frajerów z lasu. Jesteście otoczeni. Frajerzy spod bramki. No jeszcze nie przybyły jeszcze ten... A nie, przybyły. Jest marsz entów. No jest. Już widziałem. Wyszły enty. Hubrz. Drzewce, przepraszam. Hubrz. Hubrz. O, ja tu dam sobie miecza klinicznego. Oho. Zobaczymy, czy ten smok coś zrobi sensownego. Nie mam jej po prostu lata. Tu już się ładnie palą. Ale to są pikinierzy, czy tam halabardnicy, oni się nie boją niczego. Najpotężniejsza jednostka w każdej grze, prawda, towarzyszu? Dokładnie. Smok już też napierdziela. O kurde, jak się krasnoludy rzuciły. Na chłopów z mieczami. Ja tam jestem za krasnoludami w tym momencie. No dobra, przyszedł smok już w ogóle. Panowie raczej tutaj wiele nie zrobią w tym momencie. To nie wygląda zbyt dobrze dla nich. Tymczasem... Głównie tutaj strzelanko. A, tu jeszcze podeszły. Konnica. Ale tu jest bohater, który tego broni wszystkiego. A i towarzysz już leci od pupy strony. No przepraszam, nie towarzysz, tylko pan husarz. Pan towarzysz też zresztą tu już leci od pupy strony. Ja nic nie wiem o stronie. No nie, towarzysz, ty nic nie wiesz. Ja zdaję sobie sprawę. Jak tam smoczek? Jak tam lagi?
istnieją. Dawaj, smoczku! Walcz! Dobrze, zgniataj ich! Potężny smoku! Kawalerię na plecach nic nie zrobię. Chodź tu, husarz, umieraj z godnością. Albo po prostu umieraj, jak nie chcesz. No to kawaleria to chyba nie dojdzie. Już nie dojdzie do tych łuczników. O, jak odlecieli pięknie. Niestety to. Enty już się zbliżają. Właśnie, trochę wolniaki jedne. Jak się fokusują. Ale przyjdą. Ktul! Walcz, Ktulu! Ktoś leci! Zniszcz te kawalerię! Nie, ja mam. Jaki to damage ma? Za dużo łuczników. Nie no. A mówiłem, żeby nie działać moje taktyki. Powiedział, że teraz to już Ktul sobie ładnie radzi. Tylko enty już doszły, czy tam drzewce. Jest na pierdzielanko. Nie chcę nic mówić, ale to umrze. To umrze? Tak. Mam toporki, nie zawaham się ich użyć. Zabójcy biegną. Też nie, jedni zabójcy są. Na pewno? Zaraz zobaczymy, ile wytrzyma. Lag. Moi wojownicy się zbierają. Dobrze wiedzieć, że ja mam wojowników. No, tutaj atakują. Gdzie? Nie widzę, że z każdej strony atakują Ktul. Z każdej możliwej. Czasami ten smok co tak po prostu stoi. No. Gryfki jeszcze dostają po dupci. Śmieszne to jest, bo ty strzelasz tymi łucznikami w moją bohaterkę, a ona nic. No, niestety. Ile mam odporności? Potężna walka. 15%. Nie spodziewałem się, że będę dumny z Ktula. A ci mówię, Ktul tutaj długo się utrzymuje. No wyjątkowo właśnie. Co to jest jeszcze ostrzeliwane AT? No wyjątkowy Ktul. To i wyjątkowo długo się utrzymuje. Tylko ta kawaleria trochę ci tutaj pokrzyżowała plany i nie za bardzo masz co z tym zrobić. Aha, no bo tak, bo ty w sumie nie wziąłeś żadnych dzidowców, tylko sobie samych łuczników. To jednak mógłby być problem. No, próbowałem go pinąć tak długo jak się dało, ale przyszły enty, trzeba się na to rzucić. No, enty jeszcze się trzymają. Tu mnie trzeba by było zrobić samą kawalerię i rozjechać tych łuczników. Tak, mogę brać ulty Bretończyków. Uh-huh, bo moja piechota została wystrzelana i wtedy już było. Dobrze jest. Potężna bitwa. Z Ktulem po prostu nie da się wygrać. No Ktul wam dał fory w poprzedniej bitwie. Chociaż nie, czekaj. Ktul wygrał. No właśnie, no to Ktul jest po prostu mistrzem tej gry oficjalnie i koniec tematu, no. Zgadzam. Najpotężniejszy z nas wszystkich. Ktul potężny. A, czyli w sumie wiadomo kto lagował, jednak nie Husa, tylko Ktul kłamał. Plus jeden. W sumie racja. Te żyrokopterki jeszcze tu latają. Okazuje się, że tylko króle grobowców i tylko rydwany. Tylko szczury. Tylko ja szczury ludzie. Szczury są po prostu. Ja się podpisałem. W sumie szczury na leśne elfy to nie by był głupi pomysł, bo miałbym dłuższy zasięg. No i widzisz, towarzyszu. I śniący zostanie obudzony i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Zbudź się! Drzewce tak uciekają tak niepośpiesznie. Wracamy do lasu. Gdzie ty masz latarkę? Dalej, panowie, dacie sobie radę. Nie, tu nie, gdzie ty masz drzewce? Lody tak biegną za tymi drzewcami. Gdzie ty masz te drzewce? Ślepy, ja tu są to dopiero. Panowie, bijcie! Bijcie, żeby smoka, zabić. Polska Armia Ludowa. Za Mahometa. A co ci towarzyszy zostało? Tak gwardia lektorska? Tak. Trzech żołnierzy. Już a... O, już nie, a... poszły te granaty. Nie zabijasz. Ustawione, a oni by dali radę. Jeden nie żyje, już nie żyje. Oni by dali radę. No niestety. Ktul jest mistrz tej gry, koniec tematu. Jak ktoś jest w drużynie z Ktulem, to zawsze wygra. I tak to niestety się... Znaczy niestety. No niestety, zależy jak to patrzy, tak to się niestety albo stety prezentuje, że Ktul, który poniósł tutaj najmniejsze straty w tej bitwie, jeśli dobrze widzę, moi drodzy, to o czymś świadczy, prawda? Tak mi się wydaje. Że... Czysta potęga.
No czysta potęga, czysta potęga. Niestety. Dobrze, ale mamy dwie bitwy za sobą, więc myślę, że jest to odpowiedni kontencik na kanał. Więc dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Możecie napisać, że tutaj same nubki brały udział, bo wy byście się rozklepali wszystkich 1-4, prawda? I cóż, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Dziękuję panom za udział w tej wspaniałej zabawie. Mogliście coś powiedzieć. To do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się.